Dzisiaj znów na Jurajski Szlak. Ale Jurę można zwiedzać nie tylko na piechotę, nie tylko rowerem, nawet nie tylko z końskiego grzbietu. No więc właśnie dzisiaj w Bobolicach widzimy co najmniej jeszcze jeden sposób. Właśnie. Jurę można zwiedzać też z grzbietu koni mechanicznych, ale trzeba pamiętać, żeby jeździć tylko po wybranych szlakach, tylko po tych, które są przeznaczone dla takich właśnie samochodów. My dzisiaj się na takie szlaki wybieramy. My wybierzemy się dzisiaj, żeby zobaczyć zamki, kościoły i inne ciekawostki, których na Jurze nie brakuje, ale pojedziemy samochodem terenowym, który można również jeździć po normalnych drogach. Jedziemy? Chodźmy. Szlak Orlich Gniazd to rozciągające się ponad 160 km pasmo wapiennych zamków i warowni, które miały za zadanie bronić granicy Królestwa Polskiego oraz przebiegających wzdłuż niej szlaków handlowych. Ich okres świetności zaczął się w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego, który na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczął wznoszenie zamków z kamienia. Ich sława trwa do dziś. Ale tylko kilka z nich to zamki królewskie, większość była zamkami rycerskimi. Wznoszone jako średniowieczne warownie obronne, z czasem przekształcały się w dostojne siedziby rodowe, przebudowywane w stylu renesansowym czy barokowym. Niektóre przeobrażały się w prawdziwe rezydencje, swym przepychem nie ustępując nawet Wawelowi. Jednym z nich był zamek w Dankowie, choć dziś niewiele pozostało z jego dawnej świetności. Okazuje się, że niemal każda jurajska droga prowadzi nas do zamku. Tak, i to ta bardziej wygodna lub ta mniej wygodna. No dzisiaj zaprowadziła nas na zamek w Dankowie, a właściwie pozostałości po zamku w Dankowie, bo to co widzimy za nami, tak, mur jest, to jest mur budynku kasztelanowej. Zupełnie niedawno grupa archeologów odkopała fundamenty tego budynku, bardzo potężne, prawie dwumetrowej grubości, świadczące o tym, że pewnie już w XV, a może XVI wieku taka porządna, potężna budowla tutaj była. Zamek Dankowski kojarzony jest przede wszystkim z rodem Warszyckich, a zwłaszcza z tym Stanisławem Warszyckim, który co prawda wykurzył Szwedów, którzy chcieli zdobyć Jasną Górę z zamku w Krzepicach, ale również był tym, którego do dzisiaj lud okoliczny nazywa diabłem. Diabłem na Dankowie, bo on w postaci czarnego psa czasami krąży tutaj po tych pozostałościach murów zamku dankowskiego. Szukając skarbów? No, on strzeże skarbów, ponieważ Warszycki znany był właśnie z tego, że wszystko twardą ręką dzierżył i ponoć w lochach swojego zamku trzymał nieprawdopodobne kosztowności. Chyba nie był takim najgorszym człowiekiem, a już na pewno nie diabłem, bo gdyby takim był, to nie byłoby jego nagrobka w kaplicy Najświętszej Marii Panny, cudownego obrazu na Jasnej Górze, a tam właśnie taki nagrobek jego i jego żony się znajduje. Ale śladów historycznych jest tutaj dużo więcej. Wspomniał Pan o odkryciach archeologicznych. No, przede wszystkim, tak jak podczas każdych prac archeologicznych, odkryto dużo ciekawych rzeczy, a mianowicie przedmioty codziennego użytku, piękne kafle, groty strzał, jakieś podkowy, strzemienia, ale też ciekawostkę, kulę armatnią. I to ponoć taką, która była wylewana w okolicznych hutach, w Pankach czy też w Krzepicach, bo to zagłębie, to było zagłębie hutnicze jeszcze do połowy XIX wieku, czy do początku XIX wieku, bo właśnie tutaj, w tych regionach były huty żelaza. Huty żelaza opalane węglem drzewnym. Ale później, po rozwoju górnictwa na Śląsku, te huty już nie miały racji bytu. Były zbyt drogie w utrzymaniu, dlatego wszystkie przeniosły się na Śląsk. Przeszły do historii. Przeszły do historii. Wspomnieliśmy o polskich królach, którzy tu bywali. No, bywał i Zygmunt III Waza, i bywał Jan Kazimierz. Jan Kazimierz był nawet chyba trzy razy na Zamku Dankowskim,
a w 1657 roku podczas potopu szwedzkiego nawet przyjmował tutaj poselstwa i rządził tak naprawdę swoim królestwem z tego zamku, z zamku dankowskiego. Nad zamkowymi ruinami góruje kościół z końca XVI wieku. Czym był? Przede wszystkim częścią zamku. Pozostał po nim most zwodzony, który kiedyś prowadził do kościoła ponad fosą. Pozostała baszta, w której prawdopodobnie znajdowała się zamkowa kaplica. Co prawda jesteśmy w kościele, ale to jakby dalej teren zamkowy. No, bo to jest i kościół zamkowy. Kościół w Dankowie to część dawnego zamku dankowskiego, bo po części na murach zamkowych stanął ten kościół, ale już w połowie XVI wieku Andrzej Warszycki, ojciec tego sławnego Stanisława Warszyckiego, o którym już mówiliśmy, wybudował ten kościół i zresztą ten przepiękny nagrobek to jest nagrobek jego i jego żony świadczy właśnie o tym, że to Warszyccy tutaj na Dankowie siedzieli. Jeden z najpiękniejszych podobno. Jeden z najpiękniejszych na Jurze, a może i w południowej Polsce, ponieważ te kamienie, z których został zbudowany, w takim doborze kolorystycznym są bardzo rzadko spotykane właśnie tutaj w Polsce południowej. Ale to nie jedyna niespodzianka, nie jedyna tajemnica, którą kryje kościół. Kościół dzisiaj wspaniale odrestaurowany. Ten cudowny ołtarz z Matką Boską dankowską, ale nie tylko ten obraz jest w tym kościele wspaniały. Może poprosimy księdza, aby pokazał nam jeszcze jeden skarb, który został niedawno odkryty podczas prac renowacyjnych. Bo zabytków jest tu dużo więcej. I to o nich wie niemal wszystko ksiądz, który opiekuje się sanktuarium. Pokazuje nam portal nad drzwiami do zakrystii i marmurowe lwy pilnujące ołtarza. Oglądając znaki czasu, które pozostały w kościele, można podziwiać niedawno odkryty przez konserwatorów obraz bizantyjski. Zjechaliśmy nieco z tych najczęściej uczęszczanych traktów, żeby zobaczyć coś jeszcze ciekawego. No bo dzisiaj zwiedzamy Jurę z tego mechanicznego grzbietu. Jeździmy takimi trasami, których na Jurze jest mnóstwo. I ta prowadzi nas do następnego zamku. Zamku, który podobnie jak zamek Bobolice czy zamek Mirów, co prawda nie królewski, ale też zbudowany w XIV wieku i dzisiaj odkryty na nowo, skrywający przepiękne legendy i ciekawe skarby. Zobaczymy, co z niego zostało. No właśnie. Jak pani myśli, co to za zamek? Na razie to tajemnica. Ale już za chwilę, za tym lasem, zobaczymy go w pełnej krasie. Wysoko ukryty w lesie z białą kamienną wieżą widoczną z daleka, na wapiennym wzgórzu wznosi się zamek Smoleń. Legenda zamku sięga czasów walk o polski tron między Wacławem II Czeskim a Władysławem Łokietkiem. Pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z 1432 roku. Na przełomie XV wieku w zamku gościł Biernat z Lublina, poeta, tłumacz, bajkopisarz, który w swych listach bardzo chwalił ten pobyt i podziwiał bogactwo biblioteki zamkowej. Ale czasy jego świetności związane są z żoną króla Władysława Jagieły, Elżbietą z Pileckiej-Granowską i dlatego nazwano go Zamkiem Królowej. I jak widać, jego legenda przetrwała dłużej niż jego świetność.
Za nami karkołomna droga, ciemny las. Czyżbyśmy i tu znaleźli coś ciekawego? Ale przecież tak źle nie było. Te jurajskie szlaki zawsze prowadzą do jakiegoś ciekawego miejsca. To, które przed nami, wiąże się z królem i królową. No, szachownica. Gra królów. I z szachownicą związana jest też ciekawa anegdota, a właściwie taka zagadka. Otóż pewnego razu jeden z rycerzy uratował córkę króla. I ten pytał się jego, co ty byś chciał w nagrodę? On mówi, o nic takiego. Chciałbym tylko jednego srebrnego grosza od króla, ale na każdym polu szachownicy. I niech to będzie tak. Na pierwszym polu niech to będzie jeden grosz, na drugim polu niech to będą dwa grosze, a na trzecim polu podwojenie tego, co było wcześniej. I w ten oto sposób, jak pani myśli, zrobił rycerz dobry interes? Myślę, że dobry. Gdyby dostał to, czego chciał, byłby miliarderem również na ówczesne czasy. A my dzisiaj zobaczymy tą prawdziwą jurajską szachownicę. Ma mieszkańców? Mnóstwo. Ponad 10 rodzajów nietoperzy. Są miejsca, gdzie krajobraz niewiele się zmienił pomimo upływu czasu, ale dotrzeć do nich jest niełatwo. Tak jak do szachownicy na Krzemiennej Górze, bo to ukryty w lesie geologiczny rezerwat przyrody. Jeden z najdłuższych systemów jaskiniowych na wyżynie krakowsko-wieluńskiej. Łączna długość jego korytarzy to około 1000 metrów. Korytarze te przecinają się pod Krzemienną Górą pod kątem prostym, tworząc charakterystyczną siatkę, stąd właśnie nazwa szachownica. Zanim powstał tu rezerwat, na Krzemiennej Górze mieścił się kamieniołom wapienia, którego eksploatacja doprowadziła do znacznych zniszczeń całego systemu. Ale dawni mieszkańcy pozostali. Jak się podobało? Dziś oglądaliśmy już z zupełnie innej perspektywy. Może następnym razem z końskiego grzbietu. Albo na piechotę. Na piechotę chyba, prawda? Między grzędą, która łączy zamek Bobolice i Mirów. Grzęda mirowsko-bobolicka. Z jaskiniami i z Neandertalczykiem. Zobaczmy, jak tu Jura będzie wyglądała. Zapraszamy.